obliczu tak dużych wydatków nadchodzących w związku z wymianą silnika i w ogóle już teraz z naprawą hamulców, układu chłodzenia i tak dalej, chciałoby się jakąś lekcję, powiedzmy, wyciągnąć, tak jak po, no, po większości tego typu, powiedzmy, i czy to porażek, czy jakichś potknięć, fajnie jest wyciągnąć wnioski na przyszłość. W tym wypadku akurat nie za dużo wniosków widzę. Może wniosek byłby taki, że lepiej kupić nowy samochód niż stary, albo mimo wszystko kupić Mercedesa, a nie Renault. Także nie wiadomo. Natomiast, no, powiedzmy, olej i części eksploatacyjne wymieniamy na bieżąco. Także tutaj też nie widzę jakiegoś takiego dużego błędu po naszej stronie, jeżeli chodzi o to, co było z Wingspotem. Bo on po prostu tak kupiony, jeździ dociążony, w związku z czym chyba tak musiało być po prostu i jest to koszt tej działalności. Jeżeli chodzi natomiast o jakąś taką lekcję płynącą z tego tematu, to w sumie mam taki temat, który przede wszystkim będzie skierowany do osób mieszkających w miastach średniej wielkości i mniejszych, czyli nie wiem, 10 czy 30, 40 tysięcy mieszkańców. W miastach, w których nie jest jakoś bardzo dobrze nawet rozwinięta gastronomia, powiedzmy, do tych osób będzie powiedzmy, skierowane przesłanie tego odcinka. A mianowicie temat, czy aby na pewno powinniście kupić food trucka. I nawet nie chodzi już tutaj o, powiedzmy, takie moje rozgoryczenie z tego, ile pieniędzy idzie w tej chwili na naprawę. Natomiast chodzi mi o to, czy aby na pewno wy potrzebujecie food trucka, czy nie lepsze będzie na przykład przyczepa kontener albo w ogóle lokal. Znaczy, jak najbardziej nie mam dzisiaj na celu odradzania komukolwiek otwierania food trucka. Natomiast największym atutem food trucków, no to powtórzę oczywistą rzecz po raz kolejny, jest to, że mogą się przemieszczać. I pytanie, czy wy planujecie, aby na pewno się przemieszczać do tego stopnia, żeby to wykorzystać? Czy planujecie jeździć 5 razy w tygodniu? Czy planujecie na każdy weekend się gdzieś przynosić, przykładowo, handlując w tygodniu w mieście, a w weekendy, nie wiem, nad jeziorem, przykładowo okolicznym? Dużo osób pisze do mnie z różnymi pytaniami i tak jak, no, staram się, powiedzmy, poznać otoczenie, ten background, powiedzmy, tego, co oni planują zrobić, tak naprawdę, żeby móc jakoś, powiedzmy, im trochę konkretniej odpowiedzieć. I bardzo często okazuje się, że te osoby planują po prostu w troszeczkę mniejszym mieście stać stacjonarnie, gdzieś w okolicach centrum na przykład. Także rada dla takich osób, żeby przede wszystkim zastanowiły się, czy aby na pewno food truck. Food truck ma bardzo dużo ograniczeń. Samo korzystanie z wody w food trucku jest bardzo uciążliwe. W food truckach jest zimno, utrudnione jest sprzątanie, wszystko w sumie jest utrudnione w food truckach. Nawet lokal taki malutki, niech to będzie 20-30 metrów, z pełnym dostępem do mediów, ma o wiele mniej ograniczeń, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, stacjonarne gotowanie i sprzedawanie. I nie ukrywam, że bardzo często marzę o tym, żeby mieć właśnie takie warunki, jakie są w jakimś lokalu podczas przygotowywania potraw. Nie ma tego problemu, że auto się przemieszcza. Food trucki mają bardzo dużo takich właśnie aspektów nieprzyjemnych. Począwszy od samych warunków pracy, są one ciężkie po prostu, po już mechanikę samochodową i to, że różne rzeczy się psują bardziej niż to by miało miejsce, podejrzewam, w lokalu. A kolejna rzecz jest taka, że food truck mimo wszystko, no, fajnie jak stanie w parku podczas ładnej pogody, natomiast z założenia nie oferuje on takich samych warunków jak lokal dla klientów. Z doświadczenia, z tego co widzę dookoła, klienci chętniej przychodzą do nawet małego lokalu, gdzie będą w stanie usiąść, umyć ręce w ciepłej wodzie, bo będzie toaleta, schronić się przed deszczem w razie czego i przed wiatrem, tak, no, całkowicie, to o wiele chętniej przychodzą w tego typu miejsca nawet, niż do food trucka, który, no, będzie fajną hipsterską opcją, można zaczerpnąć świeżego powietrza na wiosnę, natomiast, no, wygoda jest mimo wszystko bardzo ograniczona w porównaniu z tym, co oferuje jakikolwiek lokal.
jeżeli chodzi o temat przyczep, to jest on na tyle fajny, że w przyczepach nie ma, no nie ma zbyt dużo mechaniki tak naprawdę. Także jest po prostu mniejsze pole do popisu, jeżeli chodzi o psucie się różnych elementów. Ale wiadomo, przyczepy są o wiele mniej wygodne, wymagają dodatkowego prawa jazdy. Także no, podejrzewam, że przyczepy polecałbym dla osób, które planują przez no, 90% czasu stać w jednym miejscu, a tylko raz na jakiś czas się przemieścić. Ale warto pomyśleć, czy wy nie jesteście właśnie tymi osobami. Też tutaj, jeżeli ktoś sugeruje się dość mocno moim kanałem i tym, co pokazuję, to my generalnie jeździmy na zlot. Warszawa ma to do siebie, że jest równie blisko, tudzież ja wolę mówić równie daleko wszędzie. W związku z czym stanowi dość dobrą bazę wypadową, no, żeby jeździć po całej Polsce. Zlotów tracków jest coraz więcej w tej chwili i różnych imprez. Natomiast niedużo jest takich naprawdę dobrej jakości wartych odwiedzenia. Jest dużo firm, które wchodzi na rynek. Próbuję 2 czy 3 zloty zorganizować. Liczy sobie za to kosmiczne pieniądze, albo no przynajmniej takie, jakie pobierają organizatorzy z 2 czy 3-letnim doświadczeniem. No i na takich imprezach traki, które nie mają doświadczenia, po prostu topią pieniądze. Także to, że ja przedstawiam tutaj, że jeździmy food truckiem co weekend prawie i jesteśmy na zlotach, czy to food trucków, czy to byliśmy teraz na openerze, to nie znaczy, że jest to jedyny sposób prowadzenia food trucka. To jest sposób, który my wybraliśmy. Nie będzie on koniecznie dobry dla każdego. W tej chwili już na rynku food trucków jest dość duża konkurencja, jeżeli chodzi o, no, powiedzmy, asortyment. W związku z czym nie każdy dostanie się na dobry zlot food trucków. Na tych zlotach, na których my w tej chwili jesteśmy, dostaje się 15-20 aut. Na zloty warszawskie trochę więcej, bo nawet na wiosnę było 100, także to akurat nie jest duży problem, jeżeli ma się fajny asortyment. Natomiast tutaj mocno liczą się tak naprawdę znajomości i, no, i pomaga doświadczenie na rynku tak naprawdę. Także taka rada też dla osób, które no, planują działać tak jak my, żeby zastanowić się, czy aby na pewno będzie miało się no, furtkę wstępu tutaj na zloty food trucków. Na tyle porządne, żeby warto było rzeczywiście jeździć. Także takie no, pytanie, zagadnienie na dzisiaj. Zastanówcie się, czy to, że chcecie otworzyć food truck, nie jest spowodowane no, tymczasową modą i powiedzmy jakimś takim zauroczeniem w koncepcji food truckowej, a rzeczywiście jest to spowodowane potrzebą i będzie miało realne przełożenie na to, co chcecie robić. Bo być może lepiej pójść po prostu no, w przyczepę albo nawet w malutki lokalik. Ja bym bardzo chętnie teraz przeniósł się do jakiegoś lokalu. Nie mówię, że chciałbym zrezygnować z food trucków, natomiast tak, mam nadzieję przenosić się do lokalu. Im wcześniej, tym lepiej. Zawsze podjeżdżam od tyłu, a tak od frontu wygląda stolarnia. Jest budynek Raiffeisen Banku, tuż obok. I dalej to takie niepozorne, nieoznaczone miejsce, gdzie widać francuską robotę i miejsce, gdzie powinien stać makaroniarz. To właśnie Grzybowska 78, czyli stolarnia. Ta pani po lewej wygląda, jakby kogoś opierdzielała. I to tak całkiem solidnie. To może 5 słów na temat mojego dzisiejszego dnia. Tak sobie jeżdżę w kółko generalnie. Nie śpieszy mi się jakoś tak super nawet. Trochę za późno się umówiłem z Adamem. O 15 jestem umówiony na foodporcie. Tam mam przywieźć przede wszystkim klucze, ale i kapustę, maszynę do szatkowania. No generalnie tak jeżdżę od sklepu do sklepu, od wingspota do kontenera. Tu podwiozę jedną rzecz, tu drugą, o czym i zapomnę. Także taki dzień jak co dzień troszeczkę. Nie jakiś super konstruktywny. Ale może dobrze, chociaż że się nie śpieszę i nie jestem non-stop spóźniony, bo jest trochę więcej czasu, żeby się zastanowić. Tak generalnie nad wszystkim. Jeszcze na chwilę wracając do tego ostatniego tematu. Tak, naprawdę chciałbym lokal. Tylko wolałbym coś trochę większego, nie 30 metrów, a może 60, może 90. Takie, żeby chociaż troszeczkę więcej kuchni było niż w food trucku. Taka w miarę fajna rzecz, jak się nagrywa vloga,
to, że człowiek troszeczkę... Znaczy, tak jak ja, staram się dość dużo birola nagrywać, czyli tych takich elementów, które bardziej wprowadzają w otoczenie i pokazują, co się dzieje, a nie samo gadanie. To nagrywając te momenty, człowiek troszeczkę zaczyna inaczej patrzeć dookoła i wypatruje więcej takich smaczków właśnie, jak te graffiti przykładowo.